Czuwać to czekać. Dzień z błogosławioną Marią Felicją od Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pisze błogosławiona Maria Felicja. Kończę stronicę tego tak osobistego notatnika, tak pełnego mnie samej, chociaż czasem tak zapominanego. Od ostatnich zapisków aż do dziś tyle rzeczy się wydarzyło, a jednak nadal trwam. Z Bożą łaską, mocą nad mocami. Bez niej cóż by ze mną było? Są chwile, w których po ludzku patrząc nie da się znieść, a jednak za każdym razem, z każdym dniem, z nowymi pragnieniami do przezwyciężania się, oddania, poświęcenia. Żyjesz w świecie, który nie potrafi czekać. Wszystko musi być na teraz albo nawet na wczoraj. Szybko, sprawnie i efektywnie. Klikasz i działa. Wszystko się przyspiesza, ale czy taki owoc przyspieszony w dojrzewaniu smakuje jak ten, który przebywał w promieniach słońca tyle, ile powinien? Smagany wiatrem, nawilżany deszczem. Pośpiech męczy poszczególne sfery człowieka, a pędzące życie odbiera smak codzienności, bo wszystko potrzebuje czasu. Czekać, czuwać, trwać, nie zniechęcać się. Tak, to trudne, ale właśnie w tych postawach wyraża się Twoja mądrość życiowa. Być może szybko załamujesz się wobec wyzwań i kapitulujesz na starcie, kiedy trzeba czekać. Mówisz, tyle razy próbowałem i nic z tego nie wyszło. Mało tego, było jeszcze gorzej. Po co więc kolejny raz próbować? Wiele osób rozpoczynających duchowe poszukiwania chce jak najszybciej odnieść sukcesy. A to nie takie proste. Dlatego Ty spróbuj postępować inaczej. Jak? Inwestuj w ducha, chociaż nie będziesz widział efektu. Tak jest ze wszystkim. Z czasem zrodzą się owoce. Po prostu działaj jak mrówka. Doceniaj małe zyski. Jeśli od razu będziesz chcieć wszystkiego, nie będziesz miał niczego. Droga na skróty jest zawsze najdłuższa. Jeśli będziesz ciągle działać z zamiarem szybkiego osiągnięcia konkretnych rezultatów, to tylko zamęczysz się i rozczarujesz. Autorka dzisiejszego cytatu to niedawno wyniesiona na ołtarze błogosławiona Maria Felicja. Posiadała ona wyjątkowo żywiołową osobowość, która jednak nie przeszkadzała jej w uczeniu się umiejętności czekania. A zatem Twoim zadaniem na dzisiaj niech będzie postawa uspokojonego serca, które ujarzmia klimat niepotrzebnego zabiegania. Czuwać to czekać. Powodzenia.